Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 10 najdroższych motocykli na świecie. Miejsce 10. Lars Jensen Goldfinge. Moto ten kosztował 3 miliony złotych. Jest to chopper pokryty 24-karatowym złotem i 250 diamentami. Według twórców złoto pokrywa aż 859 części motocykla, a siedzenie wykonano ze skóry krokodyla. Moto ten oczywiście nie jest produkowany seryjnie. Z fabryki podobno wyjechało zaledwie kilka egzemplarzy, choć mówi się o tylko jednej sztuce, a firma Lars Jensen zapowiedziała, że niedługo powstanie jeszcze droższy model motocykla, również pokryty diamentami i kamieniami szlachetnymi. Nie musicie jednak wydawać setek tysięcy dolarów, aby być kolekcjonerem. Oczywiście ja Was do niczego zmuszać nie będę. Możecie przecież kupić jeden z tych 10 motocykli na licytacjach, wybierając się na nie. Ale możecie też nie wychodzić z domu i kupić jeden z tych zegarków dostępnych na stronie kaktus24.pl. Jak możecie się domyślać po moich fotkach na Instagramie, sam kolekcjonuję zegarki i gdybym robił odcinek pod tytułem Top 10 najfajniejszych niedrogich zegarków, wybrałbym jeden z tych tutaj. W zasadzie sam kupiłem sobie jeden z nich, a drugi mam dla Was. I teraz tak, linka do strony macie w opisie pod tym filmem. Kto odgadnie, jaki model zegarka i którą godzinę co do sekundy mam na tym zdjęciu, ten go po prostu wygra. Zwycięski nick podam na moim Instagramie, także jeżeli chcecie wiedzieć, czy wygraliście, to stety albo niestety musicie zaobserwować. Nazwę mojego Instagrama oraz nazwę strony macie w opisie pod tym filmem, a czas na zgadywanie macie do końca listopada. A teraz wracamy do zestawienia. Miejsce 9. Cycleboard Truck Racer z 1915 roku. Kwota 3,4 miliona złotych. Moto ten został sprzedany za równe 853 tysiące dolarów. Z 300 wyprodukowanych egzemplarzy w latach 1913-1916 ostało się zaledwie 6 motocykli. Niegdyś ten motocykl kosztował 1200 zł. Były to maszyny przeznaczone do wyścigów w wielodromach. Dlatego nawet dziś ich osiągi mogą budzić respekt. Widlasty silnik o pojemności prawie 1000 cm sześciennych i mocy 45 koni mechanicznych potrafił rozpędzić Cyclona do 180 km na godzinę. Warto dodać, że jeszcze jeden egzemplarz tego moto pojawił się na aukcji dokładnie 10 lat temu. Osiągnął on wtedy cenę 550 tysięcy dolarów, czyli prawie dwa razy mniej niż teraz. Miejsce 8. Easy Rider Harley Davidson. Kwota 5,5 miliona złotych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych motocykli popkultury poszedł za równe 1 350 000 dolarów. Sam Peter Honda jeździł na tymże cudzie w kultowej produkcji Easy Rider. Pierwsza para motocykli została zbudowana przez Bena Hardy i było to w Los Angeles. Drugą parę stworzył Larry Marcus. Ze zbudowanych 4 motocykli na potrzeby filmu tylko jedna sztuka przetrwała do czasów obecnych i to właśnie ona trafiła pod motek. Motocykl ten został wykorzystany w finalnej scenie filmu i właśnie podczas niej maszyna została częściowo zniszczona i spalona. Ostatecznie ją odbudowano. Co najciekawsze, pozostałe 3 motocykle zostały skradzione i to jeszcze przed tym, jak film trafił na ekran kin. Miejsce 7. Harley Davidson Cosmic Starship. Cena 6 milionów złotych. Dealer kultowych motocykli pokazał światu ten kosmiczny motocykl za astronomiczną początkową cenę 1 miliona dolarów. Jest ona dziełem Jacka Armstronga. Ci, którzy nie znają twórczości tego artysty, powinni wiedzieć, że jego styl malarski jest bardzo niepowtarzalny i nosi nazwę Cosmic Extensionalism. Armstrong jest protegowanym bardziej znanego artysty, Andy'ego Warhola. Zaprezentowany Harley był jednym z motocykli pomalowanych przez Armstronga. Jeżeli patrzy się na ten motocykl pod różnymi kątami, wyłaniają się różne słowa. Na aukcji obchnięto go za równowartość 1,5 miliona dolarów, czyli równowartość 6 milionów złotych. Numer 6. Blue Edition Harley Davidson. 7 milionów złotych to cena za ten moto. Bazą tego motocykla jest Harley Davidson Softail Slim i to na tyle, jeżeli chodzi o jego standardy. W tym motocyklu zostało wymienione wszystko, co się dało. Cała przebudowa zajęła ponad 2500 godzin, czyli prawie półtorej roku. Został on pokryty srebrem przed pomalowaniem, by nadać więcej blasku finalnemu lakierowi. Jak widzicie, ozdobiony został diamentowymi pierścieniami, dzięki czemu cena tego moto stała się jeszcze bardziej zabójcza. W mojej opinii jest to jeden z najpiękniejszych lub przynajmniej najpiękniej wyglądających motocykli tego zestawienia. Miejsce 5. Yamaha BMS. Cena 12 milionów złotych. Yamaha to jedna z największych firm w przemyśle motocyklowym. BMS, a tak naprawdę jego wersja, która wyceniona została na 3 miliony dolarów, ma silnik o pojemności, uwaga, 1,7 litra. Ta seria wyłożona jest 24-karatowym złotem, a jej siedzenie szyte jest czerwonym aksamitem. To dzieło sztuki jest jednym z tych motocykli, za które zapłacić trzeba astronomiczne pieniądze. Dajcie znać, czy w ogóle podoba Wam się ten moto. Czekam na Wasze komentarze.
Miejsce czwarte, Hildebrand and Wulfmüller, 14 milionów złotych. Ten moto jest uznawany jako pierwszy produkcyjnie produkowany motocykl na świecie. Wprawdzie nie jest to pierwszy spalinowy jednoślad, który jeździł po drogach, ale jego poprzednicy albo nie trafali do produkcji seryjnej, albo były to po prostu rowery z doczepionym silnikiem. Patent na ten moto pochodzi z 20 stycznia 1894 roku. Egzemplarz, który widzicie, wyprodukowano 2 lata później. Znalazł się w nim 4-osobowy silnik dwucylindrowy chłodzony cieczą. Każdy tłok ma 90 mm średnicy i 117 mm skoku, co daje łącznie 1485 cm sześciennych pojemności. Jednostka produkuje 2,4 konia mechanicznego przy 240 obrotach na minutę i umie się rozpędzić do 45 km na godzinę. Miejsce trzecie, Eco Spirit, 14,5 miliona złotych. Jest to model motocykla, którego prototyp został zbudowany w 2008 roku, ale jest to tylko model przeznaczony do testów w tunelu aerodynamicznym. Nie ma możliwości, aby poruszać się nim normalnie po drogach. Planowo wyprodukowano 10 egzemplarzy tego motocykla, którego cena wynosiła 3,6 miliona dolarów. Miał to być najdroższy motocykl na świecie. Udział w projektowaniu tego motocykla miał Andrea Fleming, który miał przyjemność projektować bolidy Formuły 1 dla stajni Ferrari. 6 tygodni zajęło budowanie modelu do testów w tunelu aerodynamicznym, który to został po raz pierwszy pokazany w Londynie. Miejsce drugie, E90 AJS Porcupine, 1949 rok, 28 milionów złotych. Zostały wyprodukowane tylko 4 kopie tego modelu. Firma wraz z Leslie Grahamem wygrała Mistrzostwa Świata właśnie tym motocyklem. Wygrał on inauguracyjne Mistrzostwa Świata w kategorii 500 cm sześciennych, a kolejny model E95 nigdy już tego nie powtórzył. Jest jeden z 3 najdroższych motocykli na świecie. Zajmuje on miejsce drugie. Miejsce pierwsze, Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Cena 44 miliony złotych. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć najdroższego motocykla na świecie. Dzięki niezwykłemu i wprost kosmicznemu wyglądowi przyciągnął do siebie wielu chętnych. Z 45 wyprodukowanych sztuk jedna została sprzedana za tę astronomiczną kwotę. Jego maksymalna prędkość to 300 km na godzinę. Przez znawców został okrzyknięty jedną z najpiękniejszych konstrukcji, jakie kiedykolwiek powstały. Dajcie znać, czy w ogóle się z tym zgadzacie. W mojej opinii, można by było znaleźć coś ładniejszego. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek motocyklowy podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Jeżeli chcesz, zrobimy również odcinek o rowerach oraz o samochodach, tylko wyraźcie swoją opinię w komentarzu. Czekam na Waszą interakcję. Do usłyszenia!